tym tygodniu sprzątam codziennie. Chodźcie obejrzeć ten film po dawkę motywacji i posprzątajcie razem ze mną swoje mieszkania. Tak naprawdę chodzi z tym sprzątaniem codziennie, już Wam tłumaczę. Bardzo podoba mi się taki koncept i praktykowaliśmy go bardzo długo, przez kilka grubych miesięcy. Później przerwaliśmy i teraz chcę znowu do niego wrócić. Chodzi tutaj o sprzątanie codziennie przez około 10-15 minut, po to, żeby później w weekend ogarnąć podłogi i mieć z głowy. Tak naprawdę myjecie podłogi i macie czyste mieszkanie. Co najlepsze, jeżeli robicie to regularnie, codziennie, a najlepiej jak są w mieszkaniu dwie osoby i te obydwie osoby w mieszkaniu sprzątają codziennie przez te 10-15 minut. Tak naprawdę nie chodzi tutaj o żadne sprzątanie, tylko o utrzymanie porządku, bo bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że sprzątacie tam, gdzie jest czysto, bo cały czas macie czysto. Te 10-15 minut w ciągu każdego dnia znajdzie dosłownie każdy. Wiecie, kiedy ja na przykład sprzątam, kiedy odbębniam te swoje 10-15 minut, jak gotuje mi się makaron na obiad i tak na niczym się nie mogę skupić, bo cały czas czekam na ten makaron. Jak nakładam sobie maskę na włosy. Akurat 15 minut zleci szybciutko, bo i tak w nic tak naprawdę nie jestem w stanie się zaangażować, jak na coś czekam. Nakładacie maseczkę na włosy, macie 15 minut do wyjścia i nie macie już co ze sobą zrobić, to trochę przecieracie różne rzeczy. Takich sytuacji jest dosłownie mnóstwo. Żeby posprzątać w weekend i wygospodarować na przykład godzinę, no to już tę godzinę czujecie, szczególnie w wolny dzień. Weekend jest do odpoczynku, więc sprzątajmy codziennie. Ja pracuję zdalnie i bardzo fajną opcją jest to, żeby sobie zrobić nawet przerwę od tej pracy i rozprostować kości, chodząc po mieszkaniu i odkładając rzeczy na swoje miejsce. Fenomenalna sprawa. A skoro dzisiaj tak mocno poruszamy temat sprzątania, to dzisiejszy film powstaje we współpracy z marką Clean Gang. W ich sklepie znajdziecie mnóstwo środków czystości i akcesoriów do sprzątania, nie tylko z tej serii. Oni mają wszystko. Znajdziecie tam środek absolutnie do wszystkiego, co pozwoli Wam zachować cudowną czystość w mieszkaniu. A nowe środki czystości i takie śliczne środki czystości dodają totalnego kopa do motywacji. Naprawdę, ja jestem zmotywowana, jak widzę te piękne butelki. A do sprzątania używam produktów Clean Gang z serii Nature All. To jest taka bardziej ekologiczna seria. Posiada ona też mnóstwo takich akcesoriów. Świetnie nadają się do ogarniania mieszkania. Najróżniejsze szczotki, wielorazowe szmateczki, najróżniejsze gąbeczki, takie o wiele bardziej ekologiczne, szmateczki wielorazowe. Fenomenalna sprawa. Oraz w tej serii również mamy refile. Jak skończy Wam się płyn w tej butelce, to wlewacie tam zawartość tego i uzupełniacie wodą. Dajcie mi znać w komentarzu, w jaki dzień tygodnia Wy sprzątacie, bo ja znam mnóstwo szkół. Niektórzy sprzątają w sobotę, niektórzy robią to w piątek, żeby sobotę mieć wolną, a jeszcze inni robią to gdzieś w środku tygodnia, a jeszcze inni na przykład w niedzielę. Ja bardzo często kiedyś sprzątałam w niedzielę, bo i tak ten dzień był takim przedponiedziałkowym nastrojem. Dzisiaj zaczynamy od kuchni i w idealnym świecie, idealnym tygodniu byłby mniejszy bałagan, że tak powiem. W sensie sprzątałabym tak naprawdę czyste rzeczy, żeby utrzymać je w tej czystości. Natomiast dzisiaj mam troszkę wybrudzony ten blat, mam troszkę syf w salonie, jakieś porozrzucane ciuchy, jakaś paczka, ale to potem. W każdym razie zaczynamy od kuchni, bo tam mam wrażenie, że jest najczęściej brudno, bo wiadomo, się gotuje, ten syf się robi i musimy się go pozbyć na bieżąco, żeby po prostu później mieć luz, więc przecieram sobie po prostu, wiecie, blaty, wagę kuchenną, bo używam jej codziennie, czajnik przecieram, powinnam odkamienić go w środku, ale zostawimy to na jakiś inny moment. Czyszczę też oczywiście kuchenkę, tam zawsze jest brudno, bo coś ścieknie podczas gotowania, coś się nachlapie przy blendowaniu, przy gotowaniu, przy mieszaniu zupy, przy przekładaniu z patelni na talerz. Kuchenka to jest chyba najbrudniejsza rzecz. Zaraz obok zlewów kuchni. Mamy niestety takie bardzo, bardzo denerwujące, bardzo irytujące fronty w szafkach, które nie mają normalnych takich uchwytów, takich klamek, takich gałek, tylko mają takie wnęki i w tych wnękach syf jest 24 na dobę, bo tam coś ścieknie, coś wpadnie, więc trzeba to przecierać. Stół w kuchni zawsze jest trochę zastawiony, więc to jest świetny moment, żeby pozbierać rzeczy, które powinny leżeć na swoim miejscu, a nie
na stole i przetrzeć go porządnie. A stół ogarnięty, też trochę airfryera przetarłam, muszę go wyczyścić w środku, ale tak jak już mówiłam, to nie są gruntowne porządki, to są takie luźne przetarcia, żeby efekt był taki, że mieszkanie wygląda na czyste. Mam syf w salonie, poduszki poodczepiane od kanapy, trochę ciuchów, które muszę złożyć i schować do szafy. Ostatnio staram się mieć porządek w szafie, więc ładnie je składamy i chowamy na swoje miejsce. Do tego jakaś paczka po płaszczu, który sobie kupiłam. Jedna paczka, która czeka, aż ją zwrócę i mam nadzieję, że się wyrobię przed terminem. Trzymajcie kciuki. Później przecieram jeszcze ten taki stolik i szczerze wam powiem, że gdybym to ja miała wybierać stolik do tego mieszkania, to wybrałabym coś mniej masywnego. On jest strasznie niewygodny w obsłudze, jest strasznie masywny. Dzień dobry w drugim dniu sprzątania i dzisiaj robimy coś fenomenalnego, dlatego że nałożyłam sobie odżywkę na włosy po umyciu ich i ten moment czekania, aż ją będę mogła zmyć, wykorzystam na posprzątanie łazienki. Generalnie świetna sprawa właśnie sprzątać w takich momentach, kiedy na coś czekacie, bo tak naprawdę czekacie na coś 10-15 minut, to ciężko po prostu wejść w taki flow produktywności, żeby pracować, żeby robić coś produktywnego, albo się zrelaksować nawet. Po prostu jakoś tak siedzi się na szpilkach i czeka, aż na przykład, jeszcze 2 minuty i będę mogła zmyć maseczkę, jeszcze 2 minuty i makaron się ugotuje. Wtedy ten czas wykorzystujemy do tego, żeby trochę ogarnąć przestrzeń, więc ja ogarniam po prostu łazienkę. Umywalka się prosi o sprzątanie, w ogóle tak biała umywalka zawsze jest zakurzona. Od razu na drugi dzień, albo nawet wieczorem po umyciu jej, więc jestem już do tego przyzwyczajona, że ona po prostu wygląda jak wygląda, dlatego trzeba ją często przecierać. Jak umywalka, to oczywiście też przecieram szafkę pod nią i tutaj jest ta sama sytuacja z tymi frontami. Naprawdę, one są bardzo ładne, bardzo estetycznie wyglądają, natomiast są bardzo niepraktyczne w użytkowaniu i to jest fajne, kiedy wynajmujecie dużo różnych mieszkań, bo to już jest któreś, nie wiem, czy nie siódme moje mieszkanie wynajmowane, może przesadne, no nie, myślę, że szóste, siódme może też. W każdym razie chodzi mi o to, że czym więcej mieszkań przeżyjecie w swoim życiu, tym więcej takich rzeczy sobie zapiszecie na swojej liście, co chcę w swoim docelowym mieszkaniu, domu. Poszłam też pod prysznic, spukać właśnie odżywkę i skorzystałam z tego momentu, że tam już byłam. Przejrzałam kosmetyki, poukładałam je. Ich jest bardzo dużo, dlatego że ja na przykład mam dużo kosmetyków do włosów, mam dużo żeli pod prysznic, bo ja na przykład lubię sobie czasem zrobić prysznic taki bardziej owocowy, czasem jakiś inny. No ja sobie po prostu, jaki mam nastrój, taki żel używam, więc u mnie tych żeli jest trochę. I też znalazłam parę rzeczy wydenkowanych, czyli fenomenalny żel pod prysznic peelingujący, do tego odżywkę emolientową i żel pod prysznic, jeszcze jeden. Później jeszcze wodą pod takim najmocniejszym ciśnieniem, jakie mam pod prysznicem, tak przepłukałam podłogę, tam z resztek maski, z jakichś tam, wiecie, brudów. Nie szorowałam tego, ale po prostu taką ciepłą, gorącą wodą przepłukałam to dokładnie i to był nasz dzień drugi. Dzień trzeci. Wieczorem to moment dla mojego biurka, bo na moim biurku czasem się robi syf, trzeba coś przetrzeć, więc postanowiłam dzisiaj tak troszkę na tak bardziej ambitnie podejść i powyjmowałam rzeczy z tej mojej takiej, z takiego regału, tej nadstawki. Przetarłam sobie tam dokładnie wszystko i poukładałam te rzeczy od nowa, bo wiecie, no ja sobie tam ustaliłam, jak ogarniałam to biurko, jakiś tam porządek, co gdzie będzie leżeć, a później to się trochę tak pomieszało, poplątało, więc to był dobry moment na to, żeby trochę to uporządkować, poprzecierać, poukładać, zobaczyć, co tam jest, wybrać jakieś śmieci, bo na pewno jakieś tam... Ja bardzo dużo rzeczy zapisuję na papierze, uwielbiam mieć listy. Ja mogłabym tak naprawdę mieć listę list, żeby się w tym połapać, ale no, ja kocham pisać na papierze. Też lubię na osobnych karteczkach sobie zapisywać różne rzeczy, więc u mnie tych karteczek jest zawsze multum, więc w pewnym momencie warto to przejrzeć i pozbyć się tego, więc taki dzień jest perfekcyjny, żeby troszkę sobie tutaj ogarnąć to biurko, przetrzeć dobrze blat, lampkę. Przetarłam sobie też laptopa w ogóle, co robię mega rzadko, naprawdę mega rzadko. Zazwyczaj pracuję na brudnym laptopie.
i trochę mi to przeszkadza, więc trzeba się nauczyć przecierać regularnie. Później też zajęłam się praniem. Nie robię tego zazwyczaj w tych 15 minutach, ale ostatnio mam taki problem, żeby wydenkować kosz na pranie. Ciągle jest przepełniony, mam już dość, nie mieści się tam nic i takie sobie wyzwanie zrobiłam po prostu, żeby jak najszybciej pozbyć się tego prania. Więc szybciutko zbieramy. Później od razu nastawiłam pranie i postanowiłam wybrać ręczniki, ponieważ no już słabo z ręcznikami. Trzeba wybrać ręczniki. Wróciłam do salonu i tak jak wczoraj ogarnialiśmy troszkę tę część z kanapą i tym stolikiem przy kanapie, tak dzisiaj przeszliśmy sobie tutaj na tę taką szafkę pod telewizor, która tak naprawdę nie jest pod telewizor, bo nie jest w stanie utrzymać telewizora. Taki plot twist. Nie moglibyśmy tam postawić telewizora, ale go nie mamy i tak. Ale w każdym razie zdjęłam rzeczy, wszystko przetarłam i później te rzeczy po prostu poukładałam od nowa. Dzisiaj jestem w nietypowym miejscu, bo jestem w sypialni i zazwyczaj domo zajmuję się tą sypialnią w swoich 15 minutach, ale stwierdziłam, że żeby nie pokazywać Wam 50 razy tego samego, to powiedziałam mu, ej, ty się zajmij, nie wiem, czymś innym, a ja pokażę sypialnię do filmu, żeby było bardziej różnorodnie. Ale tak jak Wam mówię, no raczej to domo robi, więc tak to się prezentuje. Umyłam lampki nad łóżkiem i później przeszłam do przetarcia szafek nocnych. Z góry, troszkę tam z boku, tutaj te uchwyty są nieco lepsze, ale tutaj też nie ma się tak co mega brudzić, no bo jednak to ja tam trzymam, no jakieś chusteczki, jakieś kremy do rąk, balsamy do ust, jakąś książkę tam mam, którą kiedyś chcę przeczytać, tutaj jakiś taki poradnik przy domu, troszkę tutaj też pochowałam mu rzeczy do środka, zabrałam jakąś szklankę z wodą i też przetarłam. Później zabrałam się za parapet, wszystko dokładnie przetarłam i wiecie, to, że szmatka po przetarciu parapetu nie jest jakaś mega brudna, to jest sukces. To jest fenomenalna sprawa i znaczy to, że to sprzątanie codzienne działa i jest w miarę czysto na co dzień. Później dokładnie ogarnęłam łóżko, czyli tą taką ramę na górze, a później przetarłam te takie boki. A że zostało trochę czasu, no to poszłam jeszcze przetrzeć kuchnię, wiecie, blat, płyta kuchenna i te sprawy, nic specjalnego. To, co już robiłam, czyli takie ogarnięcie jeszcze raz. Dzisiaj trochę gotowałam, umyłam wcześniej naczynia, więc trzeba było też przetrzeć parę okruszków. Kolejny dzień i wracamy do łazienki. Dzisiaj wzięłam się za kabinę, czyli umyłam ją tak naprawdę z jednej i z drugiej strony i w ogóle tutaj fenomenalnie sprawdza się ta duża gąbka z Clean Gang, bo ona naprawdę fajnie myje tę kabinę prysznicową i można sobie ją mega dobrze później odcisnąć, też mega szybko wysycha. Później oczywiście przepłukałam to ciepłą wodą, później umyłam kibel, to jest rzecz, której nie lubię myć. Nie wiem w sumie dlaczego, jakoś tak po prostu nie lubię. I tak jak Wam mówiłam, umywalka ciągle jest zakurzona, więc to był świetny moment na to, żeby ją po prostu znowu przetrzeć. I już tak na szybko, dosłownie po prostu szmatką przejechałam. Dzisiaj jest dzień podłogi i ja szczerze mówiąc nie przepadam za odkurzaniem i zamiataniem. Mycie podłóg jest fajne, ale odkurzanie, zamiatanie jest słabe. Powykładałam to, co mogłam na górę, żeby mieć dostęp do podłogi. I dzisiaj postanowiłam wyjąć odkurzacz. Odkurzacz, który był na tym mieszkaniu i którego chyba nie wiem, używałam może ze 3 razy i tak naprawdę bardzo rzadko, bo zazwyczaj po prostu zamiatamy podłogi i zajmuję się tym domu. Chciałam poodkurzać takim zwykłym odkurzaczem i się okazało, że nie wiem, gdzie jest taka długa rura, żeby używać tego odkurzacza normalnie. Przeszukałam szafę i nie znalazłam. Ja nie wiem, czy ona w ogóle była. Wzięłam miotłę i leciałam na miotle, jak prawdziwa czarownica sprzątania. Trzeba sobie po prostu jakoś radzić i to jest mój manualny, ręczny odkurzacz. Ostatni dzień to zdecydowanie coś, co lubię najbardziej, bo jest to takie zwieńczenie sprzątania. Mieszkanie od razu wygląda milion razy lepiej. Pięknie pachnie, jeśli macie fajny płyn do mycia podłóg. Ten z Clean Gangu pachnie wspaniale, więc myjemy po prostu podłogi. Wczoraj pozamiatane, dzisiaj umyte i mieszkanie jest jak nowe.